Cześć, dziękuję za tak liczne zainteresowanie ostatnim moim filmem, z którego dostałem bardzo dobry feedback i bardzo mnie to cieszy, że mogę w ten sposób dotrzeć do Ciebie, wzmocnić Cię oraz też się trochę zmotywować. Dzisiaj chciałem poruszyć temat, gdzie większość osób też zapytało mnie o to po ostatnim filmie. Między innymi, jak mam wzmocnić swoją wiarę, jak mam wzmocnić swoje zaangażowanie w to, co robię. No, ja mam ponad 15-letnie doświadczenie w sprzedaży, w tym, co robię na co dzień i prowadzenie ludzi, więc ja wiem, co to znaczy zaangażowanie. Uczyłem się tego od wielu osób, od moich mentorów, lecz o tym chciałbym Ci szerzej opowiedzieć, podczas wyjazdu do mojego klienta, do którego za chwilę się udam, i podczas tej podróży opowiem Ci, jak wyglądało zaangażowanie u mnie. Więc zapraszam Cię i do zobaczenia u mnie w aucie. Zobacz, przecież jak obserwujemy ludzi, którzy osiągnęli coś w życiu, osiągnęli pewnego rodzaju sukces, to no, widać po nich, że oni byli zaangażowani, że oni wierzyli w to, że nie to, że im się uda, ale że będą różne koleje losu wpływać na to, żeby były jakieś przeszkody, ale mimo to oni nadal wierzyli i byli głęboko zaangażowani w swoją twórczość, i głęboko wierzyli, że ziszczą się ich plany i ich marzenia. Od ponad 15 lat, kiedy obserwuję ludzi, którzy odnieśli sukces, osiągają nadal sukces, widzę ich zaangażowanie i determinację. Wielu menadżerów przekłada to zaangażowanie i wiarę na sport, no bo dzisiaj, patrząc po ostatnich nawet mistrzostwach świata w Brazylii, które miały miejsce, gdzie Usain Bolt pokonuje kolejne rekordy. I to nie można powiedzieć, że mu się udaje. Wyobraź sobie, tam jadą najlepsi z najlepszych. A mimo tego Usain i tak nadal biega najszybciej. To nie jest szczęście, to nie jest przypadek. To jest głęboka determinacja i zaangażowanie. Oczywiście nie tylko patrzymy do przodu, ale musimy też sobie zdać sprawę z tego, z czego Usain i inni menadżerowie oraz inni ludzie sukcesu rezygnują. No, należy z czegoś zrezygnować, żeby się czemuś poświęcić, żeby podjąć to wyzwanie i mieć wiarę, że tak, dam radę, że to się spełni, ja to będę posiadać. Więc jakikolwiek mój sukces był w życiu, czy to wycieczki, które wygrywałem u mnie w firmie sprzedażowe, czy wyjazd do głównej siedziby do Londynu, do Lloydsa, czy zrobienie dobrych kontraktów, czy wysoki plan sprzedażowy. To wszystko było moje zaangażowanie. Ja pamiętam, kiedy mieszkałem jeszcze w Wałbrzychu i moi koledzy patrzyli na mnie trochę jak na wariata, że ja co 2 tygodnie wyjeżdżałem na szkolenia do Warszawy. Wyjeżdżałem, uczyłem się. Oni się pytali, że czy spotkamy się na dyskotece, czy spotkamy się w weekend. A ja mówiłem, nie, wiesz co, ten weekend pracuję, a następny jadę do Warszawy. A, bo ty znowu się szkolisz. No i tak znowu się szkoliłem. I to była rezygnacja z mile może spędzanego czasu z moimi kolegami i przyjaciółmi, lecz ona doprowadziła mnie do miejsca, gdzie jestem dzisiaj. Czy ona jest lepsza droga? Uważam, że tak, bo czuję się fantastycznie w tym, co teraz robię i czuję się spełniony, więc jest to dla mnie bardzo ważne, bo zdawałem sobie sprawę, z czego rezygnuję, ale też widziałem, co jest za horyzontem i co ja otrzymam, jaką będę mieć nagrodę. Te wyjazdy po świecie, zwiedzanie Karaibów, zwiedzanie Afryki, pobyt w RPA, to wszystko jeszcze było piękniejsze, ponieważ była i jest nadal koło mnie kobieta, którą kocham, którą podziwiam i która mnie też wspiera w moim działaniu.
Więc moje zaangażowanie codzienne daje mi siłę i determinację do tego, żeby i mnie, i mojej rodzinie żyło się lepiej. Dlatego jak czytałem też, i to mnie też napędzało, czytałem biografię ludzi, którzy odnieśli sukces, to bardzo często wspominali o tym, z czego rezygnowali. Jak szkolę ludzi, jak szkolę zespoły sprzedażowe, oni się zawsze dziwią, że jak to, ja muszę z czegoś zrezygnować. No tak musisz, bo jeżeli szklankę masz o jednej pojemności, no to z czegoś musisz zrezygnować, żeby coś dodać. Nie można cały czas tylko nalewać, nalewać, bo to się będzie przelewać. No proste, prawda? Dlatego czytając na przykład Sławomira Lechowicza, człowieka, który stworzył mBank pod koniec lat 90., który w swoim uporczywym takim talencie, uporczywej sile, on wiedział, że on chce stworzyć jedyny w Polsce, najbardziej prestiżowy, najważniejszy, który będzie mieć najlepszą renomę, bank. I to będzie bank internetowy. Wyobraź sobie, ja w 2000 bodajże pierwszym roku, albo drugim, nie skłamiać, musiałem to sprawdzić, założyłem konto internetowe. Mój tato wtedy nie chciał w ogóle konta zakładać, a moi znajomi nie wszyscy wiedzieli, że jak to konto internetowe, jak jeszcze wszyscy internetu nie mają, człowieku. I to powstał bank. Dzisiaj, patrząc na tą sytuację, co się stało, jak się ten cały mBank przerodził, wychodząc spod matki Brebanku, łącząc ze sobą multibank, to tylko dekada. To tylko dekada, dużo i mało. Ale to, czego on dokonał, to, jaką on miał wizję, no stworzyło dziś, bo powiem, że no jeden z większych banków w Polsce. I to jest fantastyczne, bo to było pełne zaangażowanie. Kiedy czytam, skończyłem w zeszłym roku czytać pierwszą książkę właśnie o tym, jak powstał mBank, łza leciała mi po policzku, czytając, jak ten człowiek był zaangażowany, jak on wierzył w to, że to mu się uda, że to wyjdzie. Więc raz, że jego zaangażowanie, a drugie jego wiara. Wiara w to, że on stworzy coś pięknego, coś wielkiego. Pamiętam logo na początku 2000 roku, 2001, mBanku. Było takie zabawne, malownicze, kolorowe. Dziś to jest symbol potęgi, dziś to jest symbol bankowości. I takich osób jak pan Sławek mogę wymieniać mnóstwo, ponieważ interesowałem się tym i czytałem, i pytałem, i jeździłem na seminaria, i rozmawiałem z takimi ludźmi. Więc oni cały czas mówili: Tomasz, uporczywy upór i głębokie zaangażowanie. To cię przybliży do sukcesu. O tym mi też mówił mój przyjaciel Maciej ode mnie z firmy. O tym mi mówił Robert Kroll. O tym opowiada Jacek Walkiewicz. Posłuchaj, pooglądaj tych ludzi na YouTubie. Oni mają swoje występy, które możesz tak samo zobaczyć jak teraz mnie. YouTube jest potężną biblioteką wideonagrań, do których możesz zajrzeć i inspirować się tymi ludźmi. Oni też głoszą tą prawdę, że zaangażowanie, głębokie zaangażowanie w to, że codziennie, każdego dnia, to co robiłem, dzwoniłem, umawiałem spotkania, jechałem na spotkanie, klienta nie było, dzwoniłem, umawiałem następne i tak przez kilka dni, kilka tygodni, kilka miesięcy, kilka lat. I dzisiaj patrzę na to i mówię, kurczę, jaka to była fajna droga. Ale to było moje zaangażowanie, moje głębokie zaangażowanie. Dlatego chciałbym, byś zadał sobie to pytanie, nie tylko mi, co znaczy zaangażowanie, ale zadaj sobie to pytanie, czy to, co dzisiaj robisz, wkładasz w to zaangażowanie? W jakim procencie wkładasz to zaangażowanie, bo ono powinno być na 100%. Jeżeli to zaangażowanie jest na 70, na 80, to nadal to nie jest 100. To dlatego ci nie wychodzi, to dlatego ci nie idzie sprzedaż. To dlatego jeszcze dzisiaj nie jesteś tą osobą, którą już chciałabyś być. Ponieważ nie ma zaangażowania.
Drugie pytanie, które chciałbym, abyś sobie zadał, bądź zadała, to jest, dlaczego ja jeszcze tego nie robię? Dlaczego ja jeszcze nie angażuję się w to, o czym marzę, żeby prowadzić takie życie, o jakim marzę? Co mnie powstrzymuje? Jaką kotwicę mam zarzuconą? Na jakim hamulcu ręcznym do tej pory jeżdżę? Dlaczego frustruję się obecną pracą, skoro wiem, że mam w sobie moc, mam pomysł na biznes, a jeszcze nie zdecydowałem, nie zdecydowałaś się na to, aby ten biznes rozpocząć? Zastanów się nad tym, bo to są bardzo ważne kwestie. Jeżeli chcesz być szczęśliwą osobą w swoim życiu, no to nie ma nic piękniejszego, jak zaangażować się, iść na całość, głęboko wierzyć, że to, co robię, ma sens i przybliży mnie i osiągnę to, czego pragnę, no to wtedy proszę Cię o napisanie do mnie, że nawet jeżeli to będzie za 5, 10 lat, za 15, że tak, że to, że dałem radę, dałam radę. Życzę Ci powodzenia i odpowiedzenia szczerze na własne pytania, te, które przed chwilą zadałem. Nie zapomnij zostawić łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał i co? Do następnego. Cześć.